zupełnie normalne na ulicy czy w innym miejscu wynosi się jaświcki. Polska była zawsze krajem, gdzie kolejne granice osobiste, nie wiadomo jakiej polityki, przypisywano indywidualnym książeczkom wojskowym, w wojskowej komendzie uzupełnień. Jeżeli jest to na telefonie, na smartfonie, zupełnie to normalne i oczywiste. Wyjścia z grupy do rozmów prywatnych, do dyktafonu, do telefonu w każdym miejscu, o każdej porze. Między innymi dla przykładu Dua Lipa. Mordo, ty jesteś moja. I oczywiście poborowy z chodnika, jak również z trawnika, na którym nie ma chodnika. Kategoria D jak dupa. Innych zgrupowań nie przewidziano ze względu na postronność wczepek rozmów do czyich rozmów i kalibrację prywatną, żeby się utożsamiać z miastem i twórczością architektury. Na wizerunku prywatnym oczywiście, zewnętrznym przede wszystkim. Znajomych rozmowa dotyczy jakiejś rzeczy w internecie. O zawodzie, profesji, tyle co widać, model, piosenkarz, aktor, film, profesja. To co jest wkoło, po imieniu, po nazwie. Numer jeden. Zawód telemarketer. Myślę, że jest to dobry temat ze względu na odtwarzacz filmów i zdjęć w lokalnej sieci internet. Łatwo pomylić, czyja to praca. Nie ma innej rzeczywistości. Dobre, numer jeden. Numer dwa. W Polsce nie ma innych ludzi, codzienności. Wsadzam przekąskę w to, co jest. Zupełnie do srania to potrzebne. Numer trzy. Fajne zdjęcia, czas, muzyka. Co potem robicie w wolnym czasie, jak ja nie robię? To na pewno tam do środka, po drugiej stronie. Nic nie robią. Pierdołami się zajmują. To na pewno numer 4.